W dniu dzisiejszym, wykonując czynności służbowe na terenie Huty Katowice, stwierdziłem, że w pobliżu bramy głównej kombinatu oraz bramy prowadzącej do budynków dyrekcyjnych było porozlepiane kilkanaście plakatów o dwojakiej treści. Na jednych przedstawiony był wizerunek dwóch królów siedzących na fotelach i rysunek ten był w swej treści antysocjalistyczny i antyradziecki. Rysunek drugi przedstawia mężczyznę ubranego w mundur wojskowy czy też milicyjny, trzymającego w jednej ręce pałkę, a w drugiej klatkę z uwięzionymi w niej osobami, a na klatce jest napis „Wolny związkowiec”. Takie same plakaty wisiały na tablicy ogłoszeń Solidarności w Hucie Katowice oraz na budynku Teletechniki. Po jednym z takich plakatów zabezpieczyłem do niniejszej notatki. Starszy sierżant sztabowy, Mucha. Poczekaj, dam ci, dostawię słuchawkę, ty pogadasz z nim. No. Słyszysz, Stachu? Cześć, Stanisław. Cześć, cześć. Kojarzę, tylko ja mam teraz tak wygładzoną pamięć, że mało się w niej zatrzymało. Rozumiesz? No może ci jeszcze raz kiedyś tu nie odwiedzimy, jak mi się uda. Dobra. Przeskazam, na razie. Na razie. Halo? Wzięliśmy Stachu po iluś tam, po kilku latach jest pierwszy raz poza ośrodkiem, wiesz, na wózku jest z nami i ten. Jedziemy z nim gdzieś na krótki spacer. Mój przodek to z Kalisza pochodził. Później przenieśli się do Białej Podlaskiej. Gdzie się pan urodził? I kiedy się... W Białej Podlaskiej. A w którym roku? W 44. W 44 roku. Jak długo pan mieszkał w tej Białej Podlaskiej? Do 75 roku. Później wyjechałem na Hutę Katowice. Tam się przyjąłem do pracy. W profesorowie plastycznej. Tylko to jedziemy z nim, co? Bo no. Albo trzymasz to, albo czy będzie ci wygodniej, co? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Bez kul będziesz mógł, czy problem? Przy wózku to pójdę. No to może daj mi kulę najpierw. Nie, no to się bez na wózku patrzę, nie ma tego. Bo niektóre to miały takie zaczepy do kul, a ten akurat nie ma. Później jak powstała Solidarność, to zacząłem się publikować w Hucie Katowice, Wolny Związkowiec, tam się ukazywał, od 80 roku do 81 roku. I w tamtych czasach był tępiony przez władzę. Nie chcę się tu chwalić, ale bardzo dużo narysowałem. Ponad 100. Pomysł był zawsze Stacha. Mój był albo był tekst przeze mnie dobrany, przez kogoś innego pisany, natomiast pomysł co do tego, co powinno być na rysunku, to było zawsze tylko i wyłącznie jego inwencja i jego widzenie sprawy. Rysowałem w ciągu 15 minut. Pomysły mi się rodziły z rozmów, jakie ludzie prowadzili między sobą. Ja słuchałem ich i od razu nanosiłem. Z rozmowy wynikało wszystko dla mnie. To mi koledzy z Solidarności przywieźli tutaj, tak jakby w celu takim, żebym się pokazał, w razie gdyby się mną ktoś zainteresował. Troszeczkę, bo ja nic nie miałem swojego. I to z aresztu. Kowułem o Katowice, tam, żebym siedziałem w więzieniu pół roku. Ja zacząłem symulować chorobę psychiczną i taki Janek Łóżny z Beskid, który ze mną siedział, mówi, ty nie symuluj wariata, bo zrobię z siebie prawdziwego. Ale ja nie posłuchałem go i dalej symulowałem. Mnie zawieźli do Wrocławia i tam we Wrocławiu taka pani siedziała za biurkiem i mówi do mnie,
Praśnięcie w ręce. Jak rachnąłem, ona mówi, schizofrenia paranoidalna. I tak przez takie właśnie badanie mnie zrobili mnie takim, jak mnie widzicie. Gdyby pan mógł, co by pan zmienił w swoim życiu? No, najważniejsze to dla mnie jest zdrowie. Teraz to ja bym wiedział, jak marnować i wysuwać. Jak już wyszedł z więzienia, pojechałem do Białej Podlaskiej. Chciałem się przyjąć gdzieś do pracy, co nigdzie nie chcieli mnie przyjąć. Bo uważali, że jestem wybrodowcem. I później dali mi azyl uchodźcy politycznego z dziećmi i żoną. I w Niemczech publikowałem się w Pulver Zeitung. I później wysyłałem do Tygodnia Polskiego w Londynie rysunki i tam się też publikowałem. Moje humoraczki takie pisałem i rysunki. Polski w 89 roku, wtedy, kiedy Wałęsę wybrali. Znalazłem pracę, ale nie dałem rady pracować, bo przestałem spać. Tam trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Tam mi sypali do jedzenia różne prochy, po których źle się czułem. Przestałem spać. Ale nie wiedziałem, gdzie się zgłosić z tym problemem. Popatrz pan na mnie, na moje ręce, na to, że kaszle, ręce mi się trzęsą. To ze mnie zrobili takiego nieudacznika lekami. Ma pan takie wrażenie, że pan poszukuje tej miłości? Tak. Tak, to tam, o miłości, bo tutaj pokazałem nienawiść, jak oni, bo władza była znienawidzona przez naród, a tutaj szukam miłości. No, jak to Jacek Kaczmarski powiedział, trzeba kochać miłość. Jacka Kaczmarskiego właśnie kaszerowali, sprytowali tak, że zmarł na gardło, bo gardłem walczył, a ja walczyłem rękami, no to niech pan zobaczy, co się z moimi rękami stało. To od leku. To już są czyste kartki, tak? Tak. To pana blok, tak. Który nie jest jeszcze zapisany. No. Ręka odmówiła mi posłuszeństwa. Ja, bo tak, jak rysował to cały rysunek, już miałem w głowie i tylko powielałem to, co pomyślałem. A tutaj pomyślałem i przestało mi wychodzić. To mnie najbardziej boli. Że nie mogę już rysować.
i się nie zmieni. W życiu najważniejsze? Być sobą w każdym układzie. Zachować swoją godność, jeżeli się posiada.